Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, co jest nowego do zrobienia w SBC w FIFA 23. Z góry przepraszam za mój głos, no niestety jestem przeziębiony kolejny raz, naprawdę. No to przejdźmy może od razu do zadań, nie ma na co czekać. No to pierwszy to jakiś zadań, gdzie macie naprawdę bardzo dobrą paczkę, z przełamanie buntowników. No niestety, co do tej paczki, najprawdopodobniej będziecie musieli grać Squad Battles. No jak widzicie, sam jeszcze nie zacząłem robić, kończyłem dzisiaj ligę weekendową. Udało mi się z pików João Cancelo wydropić, także naprawdę jestem mega zadowolony za 11 winów. No ale jeśli komuś się nudzi, nie wiem, jutro czy pojutrze, to myślę, że na spokojnie to sobie może zrobić. Tu jest jeszcze oczywiście zadań, jest też Paulinho. Powiem wam szczerze, te wymagania tu, no, tego Paulinho nie są aż takie wymagające, także myślę, że on też jest na spokojnie do zrobienia. No mi akurat do składu nie potrzebuję go, mam też bardzo dużo skrzydłowych, to dlatego ja go na pewno odpuszczę sobie. Co do jeszcze srebrnych gwiazd, taka średnia, ta gwiazda w tym tygodniu mogła, wydaje mi się, że tydzień temu na pewno ona była lepsza. Ale jest jeszcze bardzo fajna paczka, mega paczka rzadkich kart. I tu macie naprawdę mega fajną paczkę za po prostu granie Squad Battles, bo to wydaje mi się, że najłatwiej to będzie Squad Battles, bo tu musicie srebrnymi grać, no to wiadomo. Nikt w Rivalsach nie będzie sobie grać srebrnymi. No i tu po prostu wydaje mi się, że wszystkie te zadania, no to najdłużej to po prostu będzie trwało to wygrać 5 meczów Squad Battles, bo będziecie musieli całe te 5 meczów zagrać, nie? Już nie chodzi o to, żeby wygrać, chodzi po prostu o to, żeby zagrać. Co do SBC. Wczoraj dostaliśmy Dawida Alaby. Powiem wam szczerze, co do tego Alaby, oby te dwie od niego karty wyglądają bardzo podobnie. Szczerze mówiąc, to jest taki trochę lepszy inform od niego zwykłej karty. Naprawdę według mnie, zobaczcie te wymagania, 8-4, 8-5 plus TOTW, 8-6 plus SWOT i 8-7. No chore wymagania, na pewno nie polecam robić, to może, że ktoś jest kibicem Realu i akurat będzie mu pasować do składu. Dzisiaj się też pojawił Alex Telles, czyli naprawdę świetnie wyglądający lewy obrońca z Brazylii, z Sewilli, czyli z La Ligi. Co do wymagań, 8-4 i 8-6, także no naprawdę niedużo, jak na to, że ta karta wygląda naprawdę świetnie. Pracowitości się zgadzają, wzrost jest nawet ok, bo to jest 1,81 m. Sztuczki, 3 gwiazdki, wiadomo, słabsza noga, 2, no ale musicie pamiętać, że to jest lewy obrońca. Co do niego statystyk, powiem wam szczerze, on tu wygląda jak środkowy pomocnik lub środkowy pomocnik defensywny. Na SPO bym go raczej nie dawał, ewentualnie lewe skrzydło lub prawe. Naprawdę bardzo dobrze wygląda ta karta. Ogólnie jeszcze co do przecieków. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, z przecieków w ciągu najbliższych dni, nie wiadomo czy to będzie jutro czy dopiero w piątek, pojawi się Mit Trezeguet. Jakby ktoś nie widział, jak ta karta wygląda, no to jest to właśnie ten francuski napastnik. Sumie możecie teraz sobie zobaczyć, jak ta karta wygląda. To 82 tempo, trochę martwi, ale musicie pamiętać, że tu w tej grze tempo się nie do końca liczy, bo wszystko możemy za pomocą stylów zmienić. Chodzi tu po prostu o styl biegania Lengli, który wydaje mi się, że jest jednak najlepszym stylem do piłkarzy. I powiem wam szczerze, jeśli będzie się na razie nie wiemy, czy będzie się dało, ale jeśli będzie dało się temu piłkarzowi dać styl właśnie taki, który mu zmieni ten styl biegania, to będzie naprawdę świetna ikona. Bardzo dobry wzrost, no te pracowitości niestety, które martwią, średnia niska, no ale 4x4 naprawdę wygląda ten napastnik bardzo dobrze. Co jeśli ktoś chciałby poskupywać sobie karty do tego SBC, na razie na ten moment nie wiemy, jaka będzie cena, jak powiedziałem, to są przecieki, ale powiem wam szczerze, to jest na pewno pewny przeciek, na pewno ta karta się pojawi, tylko nie wiemy kiedy, czy ona będzie już jutro, czy dopiero za tydzień w piątek, zobaczymy. Ale jeśli ktoś chciałby zaryzykować, jest to oczywiście ryzyko, handel to jest zawsze ryzyko, to może sobie poskupować już karty 8-7, 8-8, bo na pewno tu będą też jakieś bardzo, wydaje mi się, jednak wyższe te wymagania. Boję się tylko to, że poskupujecie sobie te karty, a później się okaże, że ta karta będzie tak droga, że wam te karty po prostu stracicie na prowizji, bo się okaże, albo nawet jeszcze stracicie na tym, że po prostu sama karta poszła w dół. I to jest oczywiście to ryzyko. No, czy chcecie je podjąć? No, powiem wam szczerze, ja spróbuję. Mam 240 tysięcy na koncie i spróbuję poskupywać te karty. Bo jeszcze jest, uwaga, druga ikona. Jest to oczywiście Essien, który jest który będzie w wersji Baby. Co do Michaela Essiena, no wiadomo, ta karta jak co roku jest świetna, naprawdę. Michael Essien to jest taki dzik w tej FIFA, powiem wam szczerze, jakby nie wiem, na czym to pograć, ale też od niego sylwetka jest taka potężna.
Jak widzicie, no wzrost 1,77 m, wysoka, wysoka, 3 na 3. No musicie pamiętać, że jest to defensywny pomocnik, także też czułuszki i słabsza noga tam nie do końca się będą liczyły, tak chociaż według mnie jest, nie? Co do oczywiście pracowitości wygląda to świetnie, bo jest wysoka na wysoka. Co do wzrostu 1,77 m, no jak na defensywnego pomocnika, no wiecie, Kante też nie jest wysoki, to jest naprawdę świetną kartą. Ale jest tu niestety to same ryzyko, co w przypadku Trezeguet, czyli SBC, to na pewno będzie drogie SBC. Michael Essien to jest totalny dzik w każdej FIFA i to na pewno będzie bardzo drogie SBC. Teraz tylko pytanie, czy jej zrobi jest za drogie i każdy, kto poskupuje sobie wysoko ocenione karty, jak nie wiem, jakiś Ruben Dias czy Modric, którzy mają po 88 overalla, czy po prostu jej nie zepsuje tego SBC i nie da takiej chorej sumy, że nikt go nie będzie robić, bo po prostu nie będzie się opłacało. I to jest właśnie to ryzyko, które będziecie musieli sami podjąć. Chciałem wam po prostu to powiedzieć, że na pewno te ikony, które teraz, te dwie ikony, jakie wam pokazałem, na pewno się pojawią w najbliższych zadaniach, w najbliższych dniach. Kiedy? No nie wiadomo. No tak jak już mówiłem, po prostu nie wiemy kiedy dokładnie. Ale jest to naprawdę z świetnej strony, na pewno jest to potwierdzone, że te ikony będą. Także to tyle, co chciałem wam w sumie powiedzieć. Był to taki szybki odcinek o tym, co się teraz dzieje w FUCie i co będzie się działo w FUCie. No, także to tyle. Siemanko.